Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w 22 odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od rozmowy z Kowalem. Zobaczmy, co on ma do powiedzenia. Hej, ty. Witaj, witam. Jeśli chcesz kupić miecz, to nie tutaj. Obcym broni nie sprzedaję. Polecenie Bruno. Zgoda. Jednak możesz u mnie kupić różne kowalskie akcesoria. Nikomu nie stanie się krzywda, jeśli ci je sprzedam. Okej, okay, kowalskie akcesoria. Co masz do sprzedania? Czego ci potrzeba? Zobaczmy, masz młotki, masz strzały, bełty, pas najemnika, torba z grotami do strzał, smoła, ostrze, surowa stal, gorące ostrze, torba z grotami strzał. Okej. Okay. Chciałbym o coś zapytać. Żadnych pytań. Nie zajmuję się udzieleniem informacji. Wybacz, ale z tego powodu mogę mieć duże kłopoty. Wszystko w porządku. Człowieku, jest świetnie. Naucz mnie kuć broń z magicznej rudy. Prędzej zdechnę, niż zdradzę ci sekrety broni. Niewielu jest kowali, którzy to potrafią. Nie sądzę, by wiedzieli o tym nawet kowale w Engardzie. I bardzo dobrze. W przeciwnym razie pierwszy lepszy pijak biegałby z magicznym mieczem. Dlatego zapomnij o tym i nie zawracaj mi głowy. Możesz mnie nauczyć kuć miecze. Oczywiście, ale nie za darmo. Za 30 sztuk złota nauczę cię kowalstwa. To nie chcę. Może później. Nie chcę, bo mamy. W sumie z tym kowalem nie ma co nawet gadać, ale żeby to było odhaczone, to pogadałam sobie. Możemy już wejść. Okej, tutaj mnie nikt nie zatrzyma, czyli w sumie wychodzi na to, że mogłam tu sobie wchodzić. Tu jest loch, jest zamknięty, z tego co widać. Tu jest otwarta cela, ale nic w środku... nie ma. A tu na górze też nic nie ma. No dobra. Ale widziałam, że coś jest na dole. Musimy odpalić jakąś pochodnię, bo nic kompletnie nie widać. Dobra. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo. 55 sztuk złota. Szpada mistrza. Kurde, brzmi zajebiście. O kurde, no lepsza ta broń jest. Wymaga zręczności ode mnie 60. Ale szczerze, chyba się na nią przerzucimy. Bo i tak potrzebuję sobie w sumie wpakować w zrękę. Więc to chyba nie jest wcale taki głupi pomysł, żeby to ogarnąć w ten sposób. Właśnie. Kurde, dużo rzeczy alchemicznych. Kuferek otwarty, przemiana w chrząszcza, pierścień szybkości 2. Dobrze, fajnie, no to czytamy dalej w takim razie o pierścionku. Zarządca Bruno wesprze mój eksperyment. Niestety ustaliłem, że nie należy mu ufać. Chce mnie oszukać i zabrać mi pierścień. Dowiedziałem się tego od Telema. Radził mi popłynąć na wyspę Adarmos. Tam zrobię pierścień. No cóż, potajemnie nocą opuszczę Tamore, Berengar. No dobra. Czyli wiemy, że tutaj pierścionka nie uświadczymy w tym miejscu jednak. Tu warto było wchodzić w ogóle na górę? No, można tak powiedzieć. Zapas bełtów mam. Dobra, wróćmy do otwierania tego na bieżąco. W ogóle nawet nie zwróciłam uwagi na to, czy ktoś tutaj jakieś tytonie sprzedaje. Tak w sumie. Wam powiem. Jakoś tak kompletnie mi to z głowy wypadło, że miałam te tytonie niby też zbierać. Tu można też wejść. Okej, tu jest pozamykane. To przecież tylko pogłoski.
Ale tam podejrzewam, że się dostaniemy od innej strony. W przyszłości. Nie miał wystarczająco dużo problemów. To przecież. Dobrze. Tutaj jest tylko beczka z wodą. Siema, tam gościu jest za oknem. To w chuj creepy wyglądało. No, a tutaj jest pełno opustoszałych chatek, no bo jakby tutaj już ludzie nie żyją w tym miejscu wcale. Wiele z nich dowiedzieliśmy się, że wyjechało, prawda? Nic dziwnego, że tutaj są w sumie takie pustki. No, ale to lepiej dla nas, mamy trochę więcej żarcia. Okej, tutaj niczego nie było na tym placyku. Na dachu nic nie ma. Nie uwierzę w to. To jest Odyseja, tu musi coś być na dachu. Nie było, a poza tym tu są schody. Nieważne. No, dawaj to. Tytoń miodowy, wow. Jednak mamy jakiś tytoń. A tu jest jakaś sala tortur. Nie wiem, czy chciałam tu złazić. Okej. Tam widziałam jakąś roślinę na dole. Co ciekawe. Tu są jakieś rzeczy też. I tu jest dużo rzeczy. Och, cholera jasna. Przycisk. Okej. Tam jest jakaś roślinka, nawet nie jedna. A co my tu mamy za miejsce? Kurde, fajnie tak pozwiedzać, wam powiem. Srebrny pierścień tu był. Ładnie bardzo. To sprawdźmy dalej, co tutaj mamy. Tam bym chciała zejść. Tylko czy ja potem wrócę? No jakoś chyba wrócę. Polna jagoda, polna, polna. Polna i polna. Same polne jagody? Serio? Spodziewałam się tutaj jakichś większych rzeczy, fajniejszych. No niestety, niestety nie. Nie wiem, czy wrócę tędy, pewnie nie. Ło kurde, gdzieżby? A tu nie wrócę? Poważnie? No gdzie? Nie ma opcji. Cześć naokoło. Z powrotem. Ale hej, zebrałam polnych jagód trochę. Kompletnie nic mi to nie dało, ale mam zebrane przynajmniej. Dobra, ja do tej wieży w sumie wlazłam, ale tam na górę nie wlazłam. A, bo tam jest zamknięte. No faktycznie. Tam są bełty na dole. Strzały, bełty i tego typu rzeczy. Surowe mięso. Fuj, ze śmieci. Ajajaj, dobra. Mało ważne. To co, wchodzimy do środka, mamy klucz. Więc możemy sobie wejść. Tu jest gościu, który ewidentnie będzie chciał mnie zagadać. Siema. Przeczytam sobie tylko pulpit. A, bo to ten magiczny. Rozumiem. Spoko. Czy mi potrzebna teraz aktualnie pochodnia? Chyba nie. Ale chciałabym się tutaj rozejrzeć, także... Nie pozwolę się tak. Rozglądajmy się. To nie może być tak dalej. Zróbmy sobie zapis, bo... Boję się, że mnie zaraz ktoś zagada. Krążą ostatnio różne... Chociaż nie wydaje się, żeby mieli taki plan. To nie może być. Chociaż widzę, że przeszkadzam im w konwersacji. Powinien być mądrzejszy. Okej, otwórzmy sobie w takim razie od razu te rzeczy, które zebrałam. Nie musisz o to pytać. Fajnie, naprawdę fajnie. I tak nic nie pyta.
Czy to jest do otwarcia? Nie. Mieszków chyba nie mam żadnych. No nie, raczej nie. Nie pozwolę się tak traktować. Najpierw bym sobie po prostu oblazła te miejsca, pokradła co mogę. Wszystko jest możliwe. Właśnie, widzicie, tu jest zamknięte, to można jakoś pewnie otworzyć. Coś się otworzyło, ale to nie ta krata. Czym? Tutaj coś potrzebujemy też do otwarcia. Ej, dokąd się wybierasz? Witam. Co to za pomieszczenie? Tu przebywa Fulko, doradca gubernatora. Nie masz tu nic do szukania. Jasne. A dlaczego stoisz tu na straży? Aby przeganiać takie typy jak ty. A teraz wynocha. Stój. Co tu robisz? Już sobie idę. Okej. Mamy wpis jakiś do dziennika. Dobra, z Janusem jeszcze nie mam co gadać w sumie. Przydałoby się pogadać z gubernatorem. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. A czym się chce? Poszłabym najpierw do Telema. To nie może być tak dalej. Ewentualnie bym sobie pochodziła najpierw tutaj, po tych komnatach. Bo tu też można parę rzeczy znaleźć. Cześć. Nie przeszkadzam. Wynoś się stąd! Wynoś się, a tu można wejść. Aha. To jest wychodek w ścianie chyba. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tam nie wejdę. Tutaj wejdę. Lewo, prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo. Dzień dobry. Tu jest Izabela. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Witaj. Nie znam cię. Kim jesteś? Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Rozumiem. Przysłał cię król Myrtany. Tak. Kim jesteś? Jestem córką Brune i mam na imię Izabela. Więc czego chcesz? Mam tylko jedno pytanie. Przepływała tędy flota orków. Nie wiem tego. O tym lepiej pogadaj z moim ojcem lub Fulko. Fulko. Tak, to doradca mojego ojca. Chciałbym się dowiedzieć czegoś o Fulku. Ode mnie niczego o nim się nie dowiesz. Nie znam ciebie zbyt dobrze. Co możesz powiedzieć o gubernatorze? O moim ojcu? Na co sobie pozwalasz? Myślisz, że można mnie o to wypytywać? Myślę, że już czas na ciebie. Mogę ci w czymś pomóc. Chcesz mi pomóc? Właściwie, dlaczego by nie? Jako marynarz, zapewne daleko pływasz. Mógłbyś dla mnie coś zdobyć. Co mam robić? Niestety, nasi kupcy handlujący suknem udali się do Myrtany. A ja chciałabym mieć nową suknię. Ale nie taką zwyczajną. To musi być suknia królowej. Żartujesz? Wcale nie. Spełnij moje życzenie, a hojnie cię wynagrodzę. Jeśli suknia mi się spodoba, jestem gotowa dać ci 1000 sztuk złota. Brzmi nieźle. Dobrze. Świetnie. Mam nadzieję, że mogę ci zaufać. Okej, dobra, mamy nowe zadanko, które wykonamy dopiero jak będziemy w Vanguardzie. No kurde, kto by się spodziewał, no nie? Suknia jakaś królewska dopiero jak będziemy u króla. No tak, dokładnie tak. Dobra. Tutaj jest gubernator, znaczy się jest Bruno i ten. Okej, ale ja na razie bym wolała iść tam do tego maga jednak. Właśnie, tutaj jest też ukryte coś za kominkiem. Od razu sobie to weźmiemy. Stara wieża Tamory. Stara wieża, czy cokolwiek to było. Podpis nieczytelny.
Znalazłam notatkę jakiegoś poszukiwacza skarbów. Zgodnie z jej treścią, gdzieś u wybrzeża Tamory znajduje się zatopiona wieża, w której piraci wiele lat temu ukryli swój łup. Łup. No, ogarniemy to. Nie ma co się martwić raczej. Okej, tu się nic nie dzieje, a nic? Nic. Tu mogę wejść. Ale tu już idziemy do tego maga. To jeszcze bym sobie zeszła jednak najpierw tędy. Aha, tu są drzwi zamknięte. No dobrze. Tu będą jakieś pewnie fajowe czary. Skóry owcze. Lodowa lanca. To się może do czegoś nawet nam przydać. Szczaw królewski mamy. Tu też bardzo dobrze. Miksturki. Piorun kulisty. Miło. Zbiór wiedzy. Muszę też te książki sobie przejrzeć. Rozumiem. Także zróbmy to, co ja tu mam. Podręcznik o magii. Rozumiem. I zbiór wiedzy. Rozumiem. Był tu jakiś inny pulpit? Nie, ale jest skóra cieniostwora. Uch. No to nieźle. Witaj Telem. Hej. Ale masz dużo chapca. Witaj. Stój. Czy nie widzisz, że eksperymentuję tu z zaklęciami? Widzę. Nie chciałem ci przeszkadzać. Nie tylko w tym rzecz. To co robię jest bardzo niebezpieczne. Mogłem niechcący cię zabić. No dobrze. Mów, czego chcesz ode mnie. Przysyła mnie Klaus. Powiedział mi, że obrabowano cię, to prawda. Co, ten stary pijak znowu zwalił swoją robotę na kogoś innego. A wracając do sprawy. Tak, obrabowano mnie. Ten parszywy złodziej ukradł mój cenny amulet. Amulet, dobrze. Co to był za amulet? Ten amulet dostałem kiedyś od mojego mentora podczas ceremonii mojej inicjacji do kręgu magów wody. Ten amulet zwiększał moją koncentrację magiczną, co pozwalało mi pracować z bardziej skomplikowanymi zaklęciami i w wydłużonym czasie. Jasne. Domyślam się, że ten amulet jest dla ciebie ważny. Tak, i to bardzo ważny. Dlatego jak najszybciej muszę go mieć z powrotem. Kocham, jak ta Iwona czasami czyta. Wiesz, dokąd skierował się złodziej? Co to za pytanie? Oczywiście, że nie. Spałem, kiedy się do mnie podkradł. Gdybym zauważył tego złodzieja, zostałaby po nim tylko mokra plama. Obawiam się, że trudno będzie go wytropić. To prawda. Może popytasz innych mieszkańców wyspy. Może ktoś coś zauważył, a to pomogłoby ci w poszukiwaniu. A co z nagrodą? Jeśli zwrócisz mi amulet, to dam ci dwie mikstury menu, miksturę leczniczą i 400 sztuk złota. Pasuje ci. Brzmi kusząco. Zgoda. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz, magu? Nie masz żadnych starych mikstur. Masz 10 mikstur ducha. Masz ziemniaka, dawaj. Amulet magii. Amulet ochrona przed magią. Bonus do many i zdrowia. Amulet siły duchowej. Ty masz fajne czary w sam raz na tego cieniostwora. Księga mędrców. Za 3000, 3 punkty nauki. Ocie cholera jasna. Grom mógłby się przydać, ale wymaga many 100. Ewentualnie bryłę lodu moglibyśmy sobie jedną wziąć. Może dwie. I tego cieniostwora wtedy raczej wyklepiemy sobie bez problemu. Jak go zamrożę. Dobrze, czyli mamy kwestię tego złodzieja. W sumie moglibyśmy się najpierw tym zająć, bo chyba pamiętam, jak to zadanie wykonać. Zaraz. Bo tu gdzieś powinna być jeszcze teleportacja do tego miejsca, tylko że ja nie znalazłam. Tu są jakieś rzeczy. Tam się coś dzieje, kurwa, na górze. Co to jest? Jak tam wejść? Tam też za ścianą coś tak jakby było. Czy wy to słyszycie? Tam są jakieś zwłoki jak nic. Stój. Już sobie idę. Ty, może tam są zwłoki w tym pokoju? Kurde, niedobrze. Cześć, Fulko. Dobra, pogadajmy może z Bruno. Jesteś gubernatorem tej wyspy. Tak.
Nazywam się Bruno i jestem gubernatorem tej myi. Ale nie mam czasu z tobą rozmawiać. Porozmawiaj z moim doradcą Fulko, jeśli chcesz czegoś ode mnie. Coś się otworzyło. O, ta krata się otworzyła, dzięki Bogu. Bruno, naprawdę nic? Dlaczego tak mało ludzi mieszka na tej wyspie? To wina twojego króla. Kiedy paladyni odpłynęli do Myrtany, duża część ludności się przestraszyła i ruszyła za nimi. Prawdopodobnie wszyscy by odeszli, gdyby reszta nie doświadczyła jeszcze większego strachu przed orkami w Myrtanie. I tak się cieszę, że udało mi się zebrać kilku ludzi do straży miejskiej. Rozumie się, że nie można za wiele od nich oczekiwać. Kto mieszka w tym zamku? Jesteś bardzo ciekawski, jak widzę. Mój doradca Fulko tu mieszka. Koniecznie powinieneś z nim porozmawiać. Mieszka tu jeszcze moja córka. Jednakże nie powinieneś jej niepokoić. Poza tym, mieszka tu Telem, mag wody. Znajdziesz go w górnych pomieszczeniach zamku. A także Stefan, komendant mojej straży miejskiej. Z pewnością już go poznałeś. Dalej, mieszka tu też mój służący Janus. Jednakże, nie powinieneś mu przeszkadzać podczas pracy. I jeszcze przebywa tu kilku strażników. Zanim paladyni udali się do Myrtany, również tu mieszkali. Wtedy działo się tu o wiele więcej. Ale te czasy minęły, chyba już na zawsze. Twoja ciekawość została zaspokojona. Tak, doskonale. A teraz zostaw mnie w spokoju. Jeśli będziesz chciał jeszcze czegoś się dowiedzieć, porozmawiaj z Fulkiem. Dobra, o Stamlerze to na razie nie ma po co o tym gadać. Właśnie. Ej, no ja myślałam, że to się otworzyła ta krata, co jest? Zaraz. No, teraz się pootwierało. A co ten przycisk robi? Ty, tu jest jakieś tajne wejście na górę. Taki balkonik. Spoko. Ciekawi mnie, co ta dźwignia robi tam. Aha, to nam zamyka tutaj, dobra. To lepiej, żeby to było jednak otwarte. I tu są jakieś itemy. Sprawdźmy sobie te pokoje. Póki nikogo tutaj chwilowo nie ma. Kufer Bruno. Prawo, nie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Klucz do sali tronowej. Złoto. I podwójny blok. Walka bronią dwuręczną. Okej, fajnie. Klucz do sali tronowej? No w sumie może mi to otworzy jakieś dodatkowe pomieszczenia, nie? Byłoby naprawdę fajnie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, tam na razie nie wlezę. A tutaj kompletnie nic nie ma. Mogę co najwyżej sobie wyskoczyć na dół. Nie wiem po jaką cholerę, ale mogę. Klucz do sali tronowej. Czyli co, może któryś tam na górę, nie? Do tamtych któryś drzwi. Tutaj coś było na górze? Były takie drzwi. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To nie te. Tu jest dziwne miejsce. Tu ta córeczka se wylazła z domu. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu nie mam klucza. Klucz do sali tronowej. A co to ma kurwa znaczyć? Tu były jakieś drzwi pozamykane jeszcze na górze. Ale czy to któreś z tych, to bardzo wątpię. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No nie, tu się już idzie do Telema. I tutaj już nie było żadnych drzwi. Kurde, to nie wiem dokąd ja mam ten kluczek w sumie. Sala tronowa. Do sala tronowa no to było ta stronę, ale tam nie było żadnych zamkniętych drzwi.
z wyjątkiem tych, których pilnuje strażnik, ale to jest pokój Fulko, z tego co pamiętam, więc to nie ten klucz. Jakieś inne pomieszczenie w sali tronowej zamknięte na klucz, no... Nie wydaje mi się. Chyba, że tutaj coś było i ominęłam. Nie, nie było. Okej, ona tutaj robi koncert, jest Fulko. Tu się wychodziło. Tu też były jedne drzwi zamknięte, ale to były drzwi na dach. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Więc to też nie te drzwi. No to nie wiem, do czego ten kluczyk jest potrzebny. W sumie. Okej, z kim by tutaj najpierw pogadać w sumie? Zamieszki. Zwrócić się do Fulko, tak? Podejrzany doradca złodziej. Myślałam o tym złodzieju. Tylko myślałam, że znajdę tutaj teleport, a widzę, że nie mam. Dobra, no trudno. Fulko mi na pewno nie da. Bo to by było zbyt piękne. Katrin, hey. Ja z tobą gadałam kiedykolwiek? Ej, jak leci? Zostaw mnie! Znaczy ja się spodziewałam, że ona nie będzie chciała ze mną gadać, ale tak imię mi się jakoś, nie wiem. Witaj. Aha, nie mogę. Trzeba było może karczmarza zapytać, nie? Chwila. Aha, bo to nie jest karczmarz XD. Siemka. Co wiesz o tym incydencie? Jaki znowu incydent? Mak wody, Telem, został okradziony. Może coś widziałeś albo słyszałeś? Nie. A jeśli nawet, to i tak nie chcę się w to mieszać. Naprawdę nic o tym nie wiesz. Wszystko jest możliwe. Nie. Cholera, człowieku, zaczynasz mi działać na nerwy. Idź do Josefa. Nie musisz mi tego mówić. On z pewnością będzie coś wiedział. No i dziękuję. Za taki trop chociaż. Właśnie ja kojarzyłam, że mam do niego iść, ale nie wiedziałam za bardzo kiedy. Witaj. Słyszałem, że coś wiesz o kradzieży. To prawda. Ej, skąd o tym wiesz? To miało być utrzymywane w sekrecie. No. Klaus poprosił mnie, abym zajął się tą sprawą, a karczmarz radził porozmawiać z tobą. Ach tak. I mam ci uwierzyć. No to świetnie. Mam ci przynieść dowód na to, że przysłał mnie Klaus. Dobry pomysł. No to ruszaj w drogę. Przyniesiesz dowód, wtedy powiem ci wszystko, co wiem. Ale jesteś tępy, gościu. Naprawdę mam ci przynieść od niego, kurde, pisemne... Nie wiem co. Witaj. Josef nie wierzy w to, że mnie do niego wysłałeś. Potrzebuję na to dowodu. Ale kretyn. I ta jego idiotyczna robota właśnie do tego doprowadziła. Ludzie gadają o tym. W charakterze dowodu, daj mu ten list. No i pięknie, dziękuję. Ciągle to samo. Jeszcze się kimniemy, zanim wyjdziemy z obozu. Hej, ty. Oto dowód. Pokaż. Może być. No dobrze, wierzę ci. To co ci wiadomo. Więc słuchaj. Stoję tu i pilnuję, aby nikt obcy nie wszedł i nie wyszedł z miasta. Nagle mija mnie jakaś ciemna postać. Oczywiście, zaraz rzuciłem się za nią, bo najwyraźniej było coś nie tak. Ale ten osobnik biegł ciągle dalej i dalej w las. W końcu przestałem go ścigać. Ciemna postać. Więc nie wiesz, kto to był. Niestety, nie wiem. A pamiętasz, w którym kierunku uciekła postać? Tak. W kierunku Wielkiej Góry. No dobrze. A są tam może jakieś kryjówki? Niestety, tego nie wiem. Ale zapytaj Adama, on z tą okolicą jest dobrze obeznany. Czyli jednak Adam nam się do czegoś przyda. On chyba jest już u siebie w chacie, podejrzewam. Nie, nie ma go tutaj. To może jest tutaj? Z Ewą też w ogóle nie rozmawiałam. Mitch. Okej, nie ma tutaj Adama. To wiecie co, to najlepiej będzie się przespać do rana.
Powinien wtedy stać przed chatą. Tak jest, stoi. Cześć, Berta, wybacz, że spałam u ciebie. Adam? Chwila. Musisz poczekać, zanim się odlejesz. Czy w górach jest dużo kryjówek? Kryjówek? Nie, te góry są na to, po prostu, za małe. Widzisz, szukam złodzieja. Nie wiesz, gdzie mógłby się ukryć w tych górach. Cóż, u podnóża jednej góry jest jaskinia. Może tam się ukrył. Jaskinia. Całkiem możliwe. Dziękuję za wskazówkę. No to pięknie, to ruszamy w takim razie do lasu. I przydałoby nam się dać w zręczność. Czy nas któryś z tych myśliwych uczył zręczności? Dajcie mi moment. Popsute informacje. Nauka na Tamorze. Nie, no nie mam na razie nikogo, kto by mnie uczył z ręki. To niedobrze. Oż ty. Masz za swoje. Siema, chodź tu. Okej, ładnie. Co my tu mamy? Tak coś czułam, że tutaj będzie coś rosło, szczególnie, że mieliśmy tu być po te serafisy. Chociaż ja nie potrzebowałam wtedy. No, dawaj. Pięknie. Całe połacie wilków. Dobranoc. Tu są fajne tereny. Nie pamiętam, gdzie jest ta góra, co potrzebuje się do niej dostać. Nie wiem, czy nie właśnie tutaj przypadkiem. Bo tutaj jest jaskinia. O nie, kurde, bo to są te. Niedobrze. No, straciłam sporo HP na tym. Bo się troszkę zagapiłam. Okej, siemaneczko, jesteśmy tutaj. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Są skóry, których się chyba niestety nie da zebrać, a szkoda. Witaj, czego ode mnie chcesz? Wynoś się. Oddaj amielet Telema. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, chłopcze. Dobrze wiesz, o co chodzi. Dawaj amielet. Ej, już ci mówiłem, że go nie mam. A teraz odwal się ode mnie. Dobrze. Czyżbyś rozumiał tylko język siły? No to spróbuj, smarkaczu. Tylko potem nie płacz i nie lamentuj. Jasne. Broń się. No to chodź, oferemo. F10. Dobra, gościu jest nawet... Biorąc pod uwagę, że się nie uleczyłam, to nawet było to dosyć trudne. Miał przy sobie ziemniaka. Super. Potrzebne mi to było naprawdę do życia. Ziemniak. Jagoda i łowca. Została mi cała jedna. Jedno winogrono. Dużo mam ziemniarów. Siema. Już sobie wzięłam amulet. Ćwoku. No. No już dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? No niczego. Jajca. Cholera, to bolało. Ech. Wszyscy jesteście tacy sami. Dopiero jak ktoś wam dokopie, to nabieracie rozumu. Aha, i co, i to tyle? A teraz idź za mną. Gdzie? A jak myślisz? Do więzienia, oczywiście. Przyszedł kres dla twoich złodziejskich poczynań. Ej, chłopcze, zaczekaj z tym. Moglibyśmy to obgadać. Czyżby? I co chcesz mi powiedzieć? No, mam dla ciebie propozycję. Puścisz mnie, a ja? A ty co?
a ja nauczę cię opróżniać czyjeś kieszenie. Prócz tego, pomogę ci zwiększyć twoją zręczność. No to jak? Zgadzasz się? Szczerze, nie opłaca mi się to. Nic z tego. Miejsce złodzieja jest w więzieniu. I tam natychmiast się udasz. Nie, chłopcze, proszę, nie rób tego. Tam karmią tylko spleśniałym chlebem. Chcesz mi to zrobić? Na dodatek chleb będziesz przegryzał chrząszczami, które tam biegają. Chrząszczami. Tylko nie to. Proszę, nie rób tego. Tylko nie w więzienie. Nie zniosę tego. Błagam, puść mnie. Nie. A teraz przestań jęczeć i idź za mną. Bez gadania. Zaprowadzę cię do Klausa. On wie, co ze złodziejami robić. Dobra, idziesz ze mną? Mam nadzieję. Tak jest, idziesz. Ja się nie będę nad typem, wiecie, rozczulała, bo ja się mogę i tak zręczności nauczyć u Bruna i wcale nie potrzebuję nikogo tutaj na Tamorze do tego. Kompletnie. Więc mnie się to ani trochę nie opłaca. Ani trochę. Ojejku, kurde, spadłabym prawie. Witam. Przyprowadziłem złodzieja, który okradł Telema. Doskonale. Wyrzucę go do lochu, gdzie będzie miał dość czasu, aby przemyśleć swoje postępowanie. Chwila. No, a jakaś nagroda, gościu? To do Telema idziemy po nagrodę, nie? Dobra, Lars, coś potrzebuję od ciebie? Chyba nie. Potrzebuję się nauczyć zręczności, ale i tak maksymalnie ile się nauczę, to piątak w sumie. No dobra. Strażnik miejski, strażnik, świetnie. No zobaczymy. No i nie wiem, czy... Ojejku. Ach, już mi się spać chce trochę. Nie wiem, czy jeszcze w dzisiejszym odcinku z Fulko gadać, czy zostawić sobie to. W sumie nie spieszy mi się z tym. Siema. Przyniosłem twój amulet. Dobrze. A co ze złodziejem? Już nikogo więcej nie okradnie. Doskonale. Oto twoja nagroda, tak jak obiecałem. Zaczekaj. Czy mógłbyś dla mnie wykonać pewne zadanie? Powiedz, o co chodzi. W południowej części wyspy, na wybrzeżu jest kapliczka Adanosa. Wcześniej była regularnie odwiedzana przez mieszkańców tej mei, ale od niedawna przestali to robić. A dlaczego? Żebym to wiedział. Z jakiegoś powodu, wszyscy zaczęli jej unikać. Tam ewidentnie dzieje się coś niedobrego. Sprawdź, o co tam chodzi. Jeśli zdołasz to wyjaśnić, dam ci 200 sztuk złota. Dobrze, zajmę się tym. No dobra. Wiecie, co się zastanawiam? Czy nie zacząć pić już tych eliksirów do zręczności? Bo punktów i tak będziemy mieli od chuja. Ja mam chyba 4 do wypicia. Nie opłaca mi się przebijać tego progu punktowego. Opłaca mi się bardziej dawać sobie teraz w siłę. Jednak. Normalnie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Cóż, co my tu mamy? Ołtarz Adanosa, Stamler, zamieszki na Tamorze, podejrzany doradca, zatopiona wieża. Ajajaj, okej, więzień. No sporo mamy tego. Trzeba by było właśnie z Fulko porozmawiać. Ale wydaje mi się, że dzisiaj możemy zrobić trochę krótszy film. Chyba nikomu się nic nie stanie z tego powodu. Ja bym nawet była za tym, żeby się udać... Stój. O Jezu, mordo. Żeby się udać na statek właśnie. I się czegoś nowego nauczyć. Chociaż nie, bo ja na razie sobie całkiem nieźle radzę. Ale tam mam miksturki. Czy tu były gdzieś łóżka? Były chyba tutaj. Ta, tutaj. Tu była sala tortur. Kobito. Gdzie ty byś chciała łóżko mieć?
Tu coś było, że były jakieś łóżka. Tu też nie tu? O Jezus. To nieważne. To się prześpimy tutaj niżej. Mogłam się już nawet teleportować. No ale dobra. Bo właśnie chciałabym jeszcze chyba się napić tych eliksirów. Która jest godzina w grze? 11, to do południa będzie dobrze. Wiecie, tam są te szczurki na tej plaży, więc tam trzeba... trochę uważać. Super, powrót niech na pokład. Cześć, Harald. Zacznijmy trening. Naprawdę dałeś radę gnutowi. Na to wygląda. Imponujące. Po prostu imponujące. Dobra, miło. Stary, naprawdę. Okej. Okay. Tu mam ludzi do okradania, ale my to mało... Kurde, nie tutaj miałam być. Jezus, Sven, co ty robisz? Ja potrzebuję się dostać tutaj. Tu jest taka ciemnica zawsze w tym miejscu, że nie bójcie się, ja też nic nie widzę. Zaraz to ogarniemy. Ja też bym parę rzeczy może zostawiła, na przykład te bloki dwuręczne. No i te teleportacje na Athanos. Przecież ja tego nie potrzebuję przy sobie. Bloki dwuręczne. Zielony nowicjusz, pierścień, mocny gulasz. To bym sobie tutaj zostawiła. Powiem tak, weźmy sobie te eliksiry zręczności i je wypijmy. Wydaje mi się, że raczej tego nie pożałuję, bo... tak naprawdę zręczności tutaj w tym modzie bardzo dużo można mieć. I... nie wiem, czy chce mi się przeskakiwać próg punktowy specjalnie. Chociaż z drugiej strony... można by go przeskoczyć i wtedy wypić eliksiry, bo ja się już potem nie będę uczyła zręczności, tylko będę... klepać eliksirki. No ale to i tak sobie dam maksymalnie 6 punktów? Nie, 7. 48 plus 7 to jest 55. Jeszcze jeden poziom wtedy. Nie, dwa poziomy, bo jeszcze musimy próg przeskoczyć. No powiem szczerze, że to nie jest taki dobry pomysł chyba. W sensie, nie za bardzo wiem, co jest dobrym pomysłem, a co nie. Ale prawda jest taka, że przy tej zręczności się nie opłaca. Siły powinnam mieć więcej, chociaż teraz się przerzucimy na zręczność. Halvar, siema. Pokaż mi swoje umiejętności, siła i zręczność. Jak wypijemy te eliksirki, to ja ich miałam 4, czy będziemy mieli 12 punktów, czyli będzie akurat 60. Ale ja sobie później nie zrobię mikstur jeszcze, już, dobra. To zrobimy tak, że sobie damy sobie plus 5 do zręczności. To jest 53. Mam 4 punkty nauki w zanadrzu, ale mnie to raczej nie uświęca. Dobrze. Więc sobie je wykorzystamy. Mamy 55. Dobra, to ja sobie przeskoczę ten próg punktowy normalnie. Czyli potrzebujemy 2 poziomy, żeby go przeskoczyć na Amen. Potem będziemy mogli pić eliksirki. Jeszcze teraz mam pierścień do zręczności 3 najwyżej, więc mogę go też użyć. W sumie. To naprawdę nie mój problem. Czy ja mogę coś powiedzieć Gernotowi nowego? Nie potrzebuję. Chyba nie. Muszę, dobrze. Chyba, że powrót na Tamorę. W sumie nie chciałam jeszcze tego robić, ale niech będzie. Dobra, musimy troszeczkę te jaszczurki wyrolować. Cześć. Bo one mnie zeżrą. Dobra.
Ciebie mogę z kuszy ustrzelić nawet chyba. Powiem wam, że całkiem ładne obrażenia to są. Super, skóra gada. Tam jednak gdzieś biega, w środku. Chodź tu. Chodź tu, jaszczurko, paskudna. Dobra, pokonam jeszcze tamte dwie i sobie zakończymy odcinek. Dobra, jadę ją. Oczywiście mój kryt nagle nie istnieje. Dobra, ładnie. Nie powiem, fajnie i tak to idzie. Powiem wam, że jeszcze mam chęć się pozbyć tego cieniostwora dzisiaj. Ale tam jeszcze będziemy szli, więc ten cieniostwór może tam w sumie jeszcze sobie być. Nie przeszkadza mi jakoś bardzo. Okej, to wracamy w takim razie do miasta. I co, moi drodzy, dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się cieplutko. I co, ja kończę dzisiejszy odcinek. Idę się wykąpać i idę spać, a w kolejnym odcinku spróbujemy tutaj pobuszować w tej sali tronowej. Spróbujemy tutaj ogarnąć rzeczy, pogadać z resztą ludzi i spróbujemy trochę ruszyć te questy, bo nam się lista zaczyna robić znowu coraz dłuższa. Dzięki jeszcze raz i do kolejnych odcinków. Cześć!